Teraz muszę się odnieść również do kwestii Morkisza. Oczywiście, lubię Morkisza. Zawsze to mówiłem. Rozmawiałem z nim jednokrotnie prywatnie. Nie zgadzamy się co do wielu rzeczy. Ja jestem człowiekiem, który wali prosto z mostu. Nie lubię obwijać bawełnę. I teraz tak, Bogdan, no to jest do ciebie. Ostatnio tam próbuję złapać ze mną kontakt, nie odpisuję ci. Nie dlatego, że się gniewam, nie. Ty twierdzisz, że nie ma za co. Nie ma za co. Bo ja nie przedstawiam jednostki nad celem. Jest to tylko kwestia tego, że ja nie zgadzam się z twoimi poglądami. Jeśli chodzi o inaczej kochających, uważam, że nie powinno się mieszać tych rzeczy w ogóle. Tym bardziej, że ta osoba, którą tak bardzo lubisz, nie zasługuje na to. Abstrahując, jeżeli akurat może ty masz zbyt małą wiedzę w tym kierunku, no to szkoda, nie wiem, kiedy ją poznałeś. Nie będę się w to wgłębiał, bo są ważniejsze rzeczy. Natomiast ostatnio żeś stwierdził, że bardzo dobrze zrobiłeś, zapraszając Olszańskiego i Osadowskiego. Ja byłem temu przeciwny, oczywiście ty decydujesz, ty jesteś panem na własnych włościach. Ja tego nie neguję. To była moja rada. Twierdzisz dzisiaj, że świetne posunięcie. Jak świetne posunięcie, skoro ty uważasz, że przez to oni się pokazali. Co pokazali? Ja 3 lata ich pokazuję. Bogdan, o tym dobrze wiedziałeś. Nic nie mogli pokazać. Wiesz co? Nie miałbym do ciebie pretensji, gdybyś zrobił ten program z nimi na zasadzie kontrataku. A ty siedziałeś, powiem ci otwarcie, tak? Jak Olszański ostatnio z Osadowskim przed Braunem. Oni atakowali, oni, proszę ciebie, mówili te swoje bzdury. Ja pisałem w tym samym czasie na czacie, nawet się nie odezwałeś. Było wiele moich wpisów. No powiedz mi, walczymy razem przeciwko systemowi, czy nie? Wspieramy się razem, czy nie? Ja cię bardzo zawsze chętnie wesprzę. Tak jak Sebastian Nadolskiego, bo widzę, że robi kawał dobrej roboty. Nadaję z tobą obecnie. Proszę bardzo, to mnie nie przeszkadza. Tylko chodzi mi o pewien rytm w tym, co robimy, żeby później nie było odkręcania. Bardzo złe zagranie to było, jeszcze raz powtarzam. I nie przypisuj sobie, że ty cokolwiek sprowokowałeś, jeśli chodzi o zachowanie Olszańskiego, bo to nie ma nic wspólnego. Oni się nie zmienili, zawsze byli tacy, jacy byli. Nie mają zamiaru tego robić z prostej przyczyny. Wykonują zadania jako szabę zgoje swojego pana. Proste. Błąd był podstawowy. Teraz zauważyłeś, że coś jest nie tak. Próbujesz to odkręcić. Dobrze, że powiedziałeś o Braunie. Wszystko okej. Tylko jest jedna rzecz. Czas. Niepotrzebnie rozkładasz ten czas, którego nie mamy. Rozumiesz? O to chodzi. Ja nie mam pretensji, że ktokolwiek zaprasza kogoś, przykładowo, to nie jest godny tego w celu, bo to jest najważniejsze, nasz cel, obnażyć jego dziadostwo. Rewelacja. Zawsze to będę popierał. Mogę zrobić przykładowo spotkanie z Braunem, go obnażę całkowicie bez żadnego problemu. Ludziom się wydaje, że Braun to jest alfa i omega, że to jest człowiek, geniusz polszczyzny. Ludzie kochani, czy wy zwróciliście uwagę, że on operuje ciągle tymi samymi kruczkami. To tak jak się mówi. Ciągle tymi samymi drogami się porusza. To nie jest trudne. Jak myślicie? Konkretne pytania do Brauna, które ja zadawałem wielokrotnie. Zadawałem w Realu 24. Jak były odbierane? Ach, zagłuszane, wyłączane i złość. 3 albo 4 razy się dzwoniłem, możecie to sprawdzić, tak? Jest to wszystko nagrane. Posłuchajcie, ja bym bardzo chciał, żeby każdy, kto prowadzi sprawy narodowe, szedł prostą drogą. Bez zakrętów.
a nie później się tłumaczyć, że ja miałem co innego na myśli, bo ja chciałem to sprowokować, żeby zobaczyć, a może tak. Nie, nie ma tak. Tu są proste mechanizmy. Odkrywamy to. Zobaczcie, Potocki. No Potocki to wiadomo, kim jest. To. Już powiedziałem. Podszywa się pod tą rodzinę. A że ma prawo. Słuchajcie, on miał założoną sprawę. Fałszowania tych dowodów, tego wszystkiego. System odpuścił, bo dla nich pracuje. Rozumiecie? On nie ma nic wspólnego z tą rodziną. Mało tego. Jest to człowiek bardzo mało wykształcony. Mam sobie nim czas zajmować? Co on skończył? No to chyba szkoda czasu. Zresztą to nigdy nie jest też wymiernikiem. Dlatego, że dzisiaj ludzie po studiach, a szczególnie humanistycznych, są głupsi niż przed. Jeżeli każdy nie będzie edukował się samodzielnie, indywidualnie, to nic nie zrobimy. I teraz co jest najważniejsze, moi drodzy? Bogdan, o czym ty mówisz? Demokracja? Pośrednia, bezpośrednia, nadpośrednia, pośrednia. O czym mówimy? Wiesz, co kształtuje każde państwo? Indywidualizm. Przykładem jest Roman Dmowski i jego otoczka. Indywidualiści. Nigdy demokracja, jakbyś je nie nazwał. To jest zaprzeczenie czemukolwiek. Dlatego, że mam wrażenie, że pomimo wszystko Bóg stworzył ludzi na ich synów i pomimo wszystko część została po stronie Darwina, czyli stworzona przez małpy. Albo jest potomkami małp. Bo to jest niemożliwe, żeby mieć tak ograniczone mózgi. Tak bym to powiedział. Każdy człowiek powinien jak najmocniej robić nacisk na analizę. To jest podstawa. Analiza jest podstawą. Jeżeli będziemy bezmyślnie powtarzać po innych, bez zastanowienia, to nie ruszymy z miejsca. I teraz tak, zwróćcie uwagę teraz na bałagan, jaki się zrobił w ostatnim okresie na wielu stacjach internetowych narodowych, prawda? Jeżeli myślimy, że stworzymy cokolwiek poprzez liderów, nie ma szans. Tu dobrze powiedziałeś, Sebastianie Nadolski. Nie ma najmniejszych szans tego zrobić. Dlatego, że z reguły te osoby, tak jak Poneta, tak jak Olszański-Osadowski, prawda, Potocki, to w ogóle szkoda czasu i nawet nie ma sensu ich zapraszać, bo będą przeszkadzali. Krótko na temat, moi drodzy. Ludzi, którzy są na dole, choć nie lubię tego określenia, o dobrych sercach i zmanipulowani, część otwiera oczy i całe szczęście, jak najbardziej. Jak najbardziej. I od porządnych ludzi, tych indywidualistów, co nie mają nic wspólnego z demokracją, należy by faktycznie im tą wiedzę przekazać. Ta wiedza zawsze będzie dobrze odebrana, jeżeli będzie szła w kierunku prawdy. Zawsze. Pamiętajcie o tym. Ile mamy czasu? 23 do 25 minut. Więcej nie robię. I dlatego śmiem twierdzić, że indywidualizm, a tym samym dyktatura w kierunku dobra, bo tak to wygląda, jest jedyną możliwością, żebyśmy osiągnęli swój cel. Żaden inny. To, co robi Władimir Putin, to, co powiedziałem, że jest w Iranie, hierarchowie, oczywiście kościelni, nie zgadzam się z kwestią kościoła. Kościół, a wiara to są dwie różne rzeczy. Już to mówiłem nieraz. Jeśli chodzi o kwestię posoborową, nawet nie ma o czym gadać.